Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, popadasz w stan niewypłacalności i szukasz informacji w internecie. Zasadniczo podejrzewam, że możesz trafić na informację, że jako niewypłacalny przedsiębiorca powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 kolejnych dni. Jest to oczywiście prawdziwa informacja, postępujesz zgodnie z tym schematem, składasz wniosek do sądu, czekasz kilka tygodni bądź też parę miesięcy i nagle pojawia się tak zwany TNS. TNS to jest nikt inny jak osoba, która ma oszacować wartość Twojego majątku pod kątem ewentualnego postępowania upadłościowego, no i współpracujesz z takim tymczasowym nadzorcą sądowym przez parę bądź paręnaście dni. Ta osoba przygotowuje sprawozdanie do sądu, o którym prawdopodobnie nie masz zbytnio pojęcia, no i następnie czekasz na postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Ku Twojemu zdziwieniu sąd wydaje postanowienie, w którym oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Dlaczego tak się dzieje? Zasadniczo niewypłacalny przedsiębiorca powinien spełnić trzy warunki, które umożliwiają ogłoszenie jego upadłości. Pierwszym kryterium oczywiście jest stan niewypłacalności, który jest najczęściej rozumiany jako utrata zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Drugą przesłanką jest tak zwana wielość wierzycieli, czyli niewypłacalny przedsiębiorca musi mieć co najmniej dwóch różnych wierzycieli, względem których wierzytelności jego są wymagalne. Trzecim kryterium, które najczęściej powoduje to, że rzeczywiście sąd oddalają wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, jest tak zwane ubóstwo masy upadłości. Otóż jeżeli mamy do czynienia z dłużnikiem przedsiębiorcą, który nie ma żadnego majątku, bądź ten majątek jest znikomej wartości, a na pewno w takim stopniu, w którym nie umożliwi zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego i w części wierzycieli, bądź też wystarczy tylko i wyłącznie na same koszty, no to prawdopodobnie to jest właśnie podstawą tego, że sąd wydaje postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Czy tego typu postępowanie ze strony sądu powinno budzić Twoje obawy? I tak i nie, ponieważ jako przedsiębiorca spełniłeś swój obowiązek, czyli złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie i przy okazji możesz uniknąć innych negatywnych skutków, no, bierności w tym zakresie, czyli właśnie nie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. Mam tu na myśli poniekąd i przykładowo zakaz prowadzenia działalności gospodarczej od roku do 10 lat, który może przecież być wobec Ciebie orzeczony, jeżeli rzeczywiście takiego wniosku nie złożysz. Jeżeli ten wniosek złożyłeś, on został oddalony, no to pamiętaj też, że nie tracisz szansy na ewentualne uzyskanie oddłużenia. Kolejnym krokiem, który powinieneś wykonać, jest ewentualne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oczywiście wcześniej powinieneś dokonać wyrejestrowania swojej działalności z rejestru przedsiębiorców tak, aby nabyć zdolność właśnie w zakresie upadłości konsumenckiej i stać się konsumentem, no a następnie możesz skutecznie ubiegać się właśnie o ogłoszenie tego typu postępowania, czyli już wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zasadniczo warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej są diametralnie inne od tych, które występują w kontekście przedsiębiorców i w przypadku niewypłacalnego konsumenta sąd nie będzie w ogóle brał pod uwagę tego, czy majątek posiadasz, czy jest on takiej czy siakiej wartości. Nie ma to żadnego znaczenia dla ewentualnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także późniejszego uzyskania oddłużenia. Co też różni w znacznym stopniu upadłość konsumencką od upadłości przedsiębiorcy, no to na pewno będą opłaty sądowe. W przypadku upadłości firmy musisz wziąć na swoje barki dwie tak naprawdę istotne i no dosyć sporych wysokości opłaty. Pierwsza opłata to jest opłata sądowa od wniosku, ona wynosi 1000 zł, no i mamy też do czynienia z tak zwaną zaliczką na poczet postępowania upadłościowego. Ta zaliczka, o ile dobrze pamiętam, wynosi na chwilę obecną 6736 zł z jakimś niewielkim ogonkiem, wydaje mi się, że chyba to jest 60 groszy. Nieuregulowanie tej zaliczki no niestety będzie traktowane jako brak fiskalny i może skutkować odrzuceniem wniosku, a nie oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Także 1000 zł plus 6736 z jakimś niewielkim ogonkiem to są opłaty po stronie niewypłacalnego przedsiębiorcy, plus oczywiście musi mieć nadto majątek, który wystarczy na koszty postępowania i częściową spłatę wierzycieli, a w przypadku niewypłacalnego konsumenta, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości, te koszty wynoszą tylko i wyłącznie 30 zł za złożenie wniosku do sądu i żadnych innych opłat sądowo-administracyjnych na ten moment nie ma. Oczywiście, jeżeli dochodzi do tego, że upadły zostaje później oddłużony, a z kolei syndykowi nie uda się zgromadzić żadnych środków w toku postępowania i tym samym koszty postępowania upadłościowego konsumenckiego nie będą zaspokojone z masy upadłości, no to kwota rzędu kilku bądź też kilkunastu tysięcy złotych jest doliczana do ewentualnego planu spłaty wierzycieli, jeżeli takowy jest ustalony. No a w przeciwnym wypadku, jeżeli upadłość konsumencka kończy się, załóżmy, automatycznym oddłużeniem, to również umarzane są względem konsumenta koszty postępowania, które poniósł syndyk.